Cześć, z tej strony Seba, witam Was w kolejnym odcinku Warsztatu Seby. Dzisiaj jestem pod stołem, ponieważ będę kontynuował temat z poprzedniego odcinka. A w poprzednim odcinku instalowałem w warsztacie szafę techniczną, tudzież serwerową. I dzisiaj postanowiłem przenieść jedno z tych urządzeń do właśnie tamtego miejsca. Czyli pierwszy etap, wymontowanie tego oto switcha. Drugi etap to będzie wyjęcie tego. Jak widzicie, on sobie tutaj chodzi swobodnie. Przymocowanie go do nowej półki i wraz z nową półką zamocowanie w miejscu starego. Stary switch jest w tej chwili już wyłączony. Jedyne co zostało, to odkręcenie śrubek. To samo robimy po tej stronie. Teraz tak, wszystkie te kable z góry muszę chwilowo odpiąć. Teraz tak. O. Jeszcze na chwilkę muszę te dwa wyjąć. I te dwa teraz z powrotem tutaj wpiąć. Jak wygląda sytuacja? Dobrze. Teraz wpinamy tu, żeby nie było. To jest na razie tymczasowe. Z racji dwóch rzeczy na raz się nie da robić. Troszkę poplączą się te kabelki, ale zrobimy z nimi porządek w drugim punkcie. Oczywiście, jeżeli chcemy zainstalować w szafie jakiekolwiek urządzenie, musimy mieć tego typu system montażowy. Już Wam pokazuję, jak to się montuje. Sposób montażu jest bardzo prosty. Zobaczcie, tu są takie odginające się druciki. I teraz chodzi o to, żeby te druciki zahaczyć. O, w taki oto sposób. Z racji, że jest to instalacja na czterech bolcach, to trzeba to zrobić na czterech. To robię jedną ręką, więc tak trochę może mi słabiej wychodzić. W każdym razie można sobie podważyć śrubokrętem, jeżeli nie dajemy rady nagiąć. O, tu już mamy zainstalowane. To samo trzeba jeszcze zrobić tutaj. Następnym etapem będzie, no w tym przypadku tutaj widzicie, jest taka plastikowa podkładka i to będzie wchodziło dokładnie w to. Jednocześnie dzięki temu, że tutaj mamy wyprowadzone druciki, to będzie dociskane, więc nie będzie wyskakiwać. A jak to w praktyce? Zaraz przymierzymy. No to jest zwykły switch, który jest niekonfigurowalny, on ma tylko zasilanie. Tu będzie. Widzicie? Będzie pasować idealnie. Montaż proponuję po ukosie, aby łatwiej zaciągnąć. Zaciągamy śruby po ukosie. Dzięki temu trafimy w większość dziurek, bo zwykle jak się przekręci z jednej strony, potrafią się przesunąć z drugiej, a tak jest mniejsza szansa na tego typu akcje. Podłączyliśmy. Teraz kolejny etap będzie odłączenie starego, ale zanim, to zauważcie, że ten konkretny switch ma takie ustrojstwo, że uplinka na 16 porcie. 16 port, ewentualnie uplink, jest zamiennie używany. Wykorzystamy ten najdłuższy kabel, żeby podłączyć z naszym czerwonym. Tak się złożyło, że po tej stronie się znajduje. To sobie tutaj na krótko na razie podłączymy.
O! Widzicie? Sygnał jest. No i co? I teraz kolejne urządzonko. Dobra, w takim razie to czerwone wykorzystamy do kamerki. Czyli tutaj kamerka była pod 20. Kamerka była pod 24, a teraz będzie pod 15, bo nie może być ostatnia. O, widzicie? Jest sygnał. I to samo zrobimy tu. A, tak, zapuszczona sieć wymaga nieco dłuższego ogarniania. W każdym razie dobra, dwójeczkę damy sobie tutaj. Tak, trójeczkę damy sobie obok. Czwóreczkę damy tu. No dobra, nie będę taki, piąteczkę dam też tu obok. O, coś takiego. Tak. Mam już jakiś pierwszy zalążek sieci. Nasz stary, ale działający jeszcze ośmioportowy switch przyda się gdzie indziej. Także tutaj już widzicie, od razu się nieco mniejsza plątanina robi. Nie można jeszcze poupinać te kable, ale tak jak mówiłem już w poprzednim odcinku, to nie jest ostateczna wersja. Także spodziewajcie się jeszcze tutaj kolejnych zajętości. No, na razie jest to. Widzicie, jest informacja od razu, która z tych wtyczek działa w systemie 100 megabitów. Numer 3, jak widzicie, ma zgaszone. Co my mamy pod numerem 3? Kocioł. Tak, kocioł działa w 10 megabitów. To się zgadza. No, pozostała sieć tutaj działa 100 megabitów. I teraz zostawiamy. Tak, tutaj. No widzicie, mamy jeszcze trochę miejsca. Będzie można na przykład jakiś mały upsik wstawić albo serwerek, na przykład Raspberry Pi. Zobaczymy. Wszystko po kolei. Tak wygląda szafka. Można już będzie ją zamknąć. Żeby tak się kable nie plątały, można je wszystkie spiąć tutaj przy użyciu na przykład drucika. Ale ja mam lepszy pomysł. Mam taki rzep. Akurat żółty, ale mniejsza o to. Pomoże to uniknąć plątaniny w przyszłości. On jest trochę za długi, ale można go właśnie fajnie obwiązać dookoła. O, o, jak widzicie, te kable się tak nie walają, już są nieco upięte. Wiadomo, że im więcej tych kabli będzie się tu pojawiać, tym no, większa plątanina się będzie robiła, więc ważne jest właśnie po pierwsze, żeby opisać co gdzie i później jakoś ładnie je upiąć. No, także tak pewnie się zastanawiacie, bo poprzednim razem tutaj było nieco mniej. Tak, doszła druga kamera. O, tam jest druga kamera, która patrzy, jakby ktoś próbował tu wleść niepostrzeżenie. Jak widzicie, też jest odizolowana. O. I mamy tym sposobem, jak widzicie, zabezpieczone. Dobra, testujemy. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, jak widzicie, idzie internet. Ok, czas na punkt drugi dzisiejszego spotkania, a mianowicie ten oto switch zamontować na nowej półeczce. W tym celu musimy go stąd zdemontować. Czyli no niestety muszą wszystkie te kable wypatroszyć. Patroszenie, czas start. Kolejność kabli. Wtórna sprawa. Teraz się trochę pobawimy w druciarstwo. Tak. Zobaczmy, na czym tu stoimy. Ja bym chciał mieć więcej miejsca. To zrobimy to jakoś tak. Tak. W tym celu. Zobaczmy, jak to tu wygląda. Okej.
Dobra. Po chwili namysłu stwierdzam, że najoptymalniej będzie zrobić po prostu z wykorzystaniem dwustronnej taśmy i zaciągnąć trytytkami. To się tyle nie grzeje, więc nie powinno puścić. Przede wszystkim to musi być czyste. Tak. Zobaczmy, ile tego tutaj jest. Aha, dobra. Druga strona. Dobrze. Teraz wmasujmy, żeby to dobrze chwyciło. Kolejny etap. Ten będzie bardzo delikatny. Ale najpierw zobaczmy, jak to tu. O kurna, za daleko dałem. O, zobaczcie. O tyle za dużo. Ale spoko. No, dobrze trzyma ta taśma. Dobra. Na razie to olejmy. Co teraz musimy zrobić? Musimy to zdemontować. O! Numer 1. Numer 2. Teraz tak. To nie może się stykać bezpośrednio ze ścianką, ponieważ tutaj są otwory wentylacyjne. Więc stwierdziłem, że zostawię sobie taki mały przesmyk, żeby mieć pewność, że to będzie się trzymać. Widzicie, tutaj są takie wypustki przygotowane, które nie były używane. Dodatkowe punkty styku. Tak, jeszcze zostają nasze ty. Zrobimy system naszyń połączonych. Kurde, będzie super. Jedno miejsce przynajmniej myślałem tutaj. No. Złapać palcem. I nie ma teraz problemu. Zobaczcie, już trzyma jak diabeł sołtysa. Jeszcze tylko nadprogramowe wąsy obetniemy. Proponuję jeszcze z drugiej strony złapać. Dobra. Mamy załapane w dwóch miejscach. Widzicie, trzyma jak diabeł sołtysa. Nie ma problemu. Teraz zostaje tylko umieszczenie tego z powrotem w naszej machinerii. No, słyszycie? Tak naprężone, że gra. Teraz to trzeba znowu tam wmontować, żeby się nie spierdzieliło. Teraz zaczniemy może od zasilania. Zasilanie. Pyk. Chcemy, żeby było na półce. Ma się znaleźć na półce. A za co ma się znaleźć pod półką, to będzie pod półką. Widzicie? Czyli dadzą się śruby, które zostały wcześniej wykręcone. Tak, masywne przykręcenie to połowa sukcesu. Trzyma. Teraz możemy zacząć z powrotem się podczepiać, a mianowicie dam jedynkę do jedynki, dwójkę do dwójki, workshop, czyli numer 3, dam do trójki, Byron 4. Cześć.
tak. Tak jak mówiłem, mały router jeszcze tu wejdzie. O, z drugiej podsieci. Kurde, kabel mi zwiał, no. Niektórzy z Was się pewnie będą zastanawiali, dlaczego to jest tak pokopane tutaj wszystko. Można było to łatwiej rozwiązać. Owszem, można było, tylko ja się przygotowuję do trzech osobnych podsieci. No i idąc tym tropem, albo będę mógł zainstalować trzy niezależne switche, jako że switche posiadam, albo jeden programowalny, który tu nie do końca wejdzie. W każdym razie no, gigabitowe sprawy też wchodzą w grę. I to wszystko tutaj stwierdziłem, że na razie będę w ten sposób rozwiązywał. Ponieważ switche mam. I nie muszę specjalnie zakupywać dodatkowych pierdół. No i żeby jeszcze tutaj jeszcze to jakoś fajnie wyglądało. No może taki żółty, jak poprzednim razem zepniemy sobie wszystkie. Dobra. Jak widzicie, zaczyna to w tej chwili wyglądać już w ten oto sposób. Odzyskaliśmy półkę piętro niżej, będzie można jakiś modem czy co innego zainstalować. Dwa serwery. No i tym super akcentem dotrwaliśmy do końca filmiku. Jeżeli Wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jest coś, co dzisiaj omawiałem i miałbym nieco bardziej jakiś element rozwinąć, zostawcie komentarz pod filmikiem. Ja się będę z Wami żegnał. Zapraszam do subskrypcji tych, co jeszcze nie subskrybują. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam. Cześć.